program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Ja to ja. Dzień dobry, Jadaśko. Dzień dobry, witamy. Co tam chciałeś? Krzysztof, to dla ciebie. A co to? Dziękuję bardzo. Skąd te pięć dych, bo co? Prezent. Tak? Tak. Co słychać, chłopaki? Na dniach jedziemy do Krakowa. Kto? My. I do Warszawy, i do Krakowa. Tak? Czym pociągiem? Samochodem. Nieważne, nieistotne. On mnie wiezie. Aha. A jak chcesz, to i ty możesz. No, usiądź z tej strony. Nie, ja nie jadę, Krzysiek. A jak chcesz, to możesz i ty. Nie, nie mam jak, nie mam czasu. Załapię się z nami. To nie, że chcesz. Będziesz musiał. To wciąż. Musi tu na Rusi. W Polsce, jak to chce. Co słychać? Jedziesz z nami, to wsio. A nic, to tyle spraw dzisiaj, do spokój, kurwa, pookradali nas. O. Musi się, bo to jest Białoruś teraz. Na grube setki tysięcy, kurwa. Na co? Grube setki tysięcy. O, jeszcze lepiej. A ja mam tu ten, kurde, dla was do przykazu. Motor za 30 koła. Kurwa, samochód za prawie 400 tysięcy. 110 tysięcy z sejfu. Wujek jest taki, kurwa, dzisiaj wkurwiony, że lepiej z nim nie rozbawić. Same biedy dziś. Wczoraj było fajnie, przedwczoraj było fajnie. Grillka robiliście, tak? Tak, o 7 godzin siedzieliśmy. Ale co najciekawsze było? Ale mam żal do kucharza. Najciekawsza sprawa jest taka, że prosiłem jego, że oddane będą wszystkie pieniądze, odsetki i odsetki karne i zadośćuczynienia. A Krzysiek jest zły na kucharza, który grillował, bo żadnego mięska nie zostawił, tylko to, co zostało, to wszystko ze sobą zabrał. No mi tu rano płakał, musiałem... Oni kupowali za torby i poszedł. Tak. Ja mówię, to co, chodź mleczko. Aha, a oni ci nie zjemą. Tam poszedł kurwa. Wszyscy dostaną... Czekaj, bo tutaj prosili Krzysiek o życzenia, wiesz, widzowie. Zaraz ja ci przeczytam. Adaś, no. Weź tu peta leży. Weź peta do wiadra, weź. Tak, ja jak wczoraj wszedłem na swój profil facebookowy, nie nadążałem odpisywać. Tak? 700 ileś wiadomości. Tak. I przez 4 godziny podać 100 połączeń. I najlepsze jest to, że z jedną osobą rozmawiałem, a 3 następne już się dobijały i tak w kółko. No, sam chciałeś. Tylko nie mogłem do domu wejść najgorzej, bo klucz połamałem i nie było wejść. Kurzu. I klucze zajebali? Nie, klucz połamałem. Co? Klucz połamałem. Ale masz klucz. W zamku klucz połamałem. Krzysiek, ale... bo tutaj ludzie piszą. A do mnie też piszą. Ja dobra, postoję tu, żeby ciebie nie nagrywać. Dobra, spokojnie. Słyszysz? Tutaj prosi mnie człowiek, żebym jego pozdrowił. Zbigniewa S. No to pozdrawiam tego człowieka. Pozdrawiam Zbigniewę S. Też pozdrawiasz? Tak. Dobra. A możesz, Krzysiu, pozdrowić Pawła Jańczaka z Czerminka? Nie wiem tego człowieka. Ale on prosi o pozdrowienia. Czy mógłbyś pozdrowić? Każdy prosi. To ja pozdrawiam. Pawła Jańczaka z Czerminka. Siadaj tu bliżej. Ale ja postoję, nasiedziałem się. Nie, siadaj, ja będę lepiej słyszeć. I tutaj przeczytam takie coś. Witam całą ekipę. Pytanie do Jacka. Jak tam Aronek, ile ma lat? Aronek ma 7 lat. Dobrze się czuje. Żyje. A ty napoje nie kupił. Pytanie do Adaśko. Tak, słucham. Czy masz zamiar zawalczyć na jakiejś gali? No kurwa, dawajcie tylko, kurwa, ile ich będzie? Z każdym. Ale co? Czy ma zamiar na gali jakiejś zawalczyć? Z każdym. Chętny, tak? Oczywiście. A do Krzyśka pytanie. Czy byłeś kiedyś w Opolu? Byłem. I co sądzisz o tym mieście? Bardzo ładne. Podoba się? Mam krzesznego w Opolu. Tak?
I to są takie pytania od Oliwiera i Magdy z Kolonowskiego. O. No. No, to pozdrawiamy ich. I jeszcze tutaj mam, czekaj, też bardzo ważna rzecz. Zaraz poszukam tego, bo to takie zaległe. Weź usiądź, Jarek. Ja lepiej czekaj. Słyszysz? Poczekaj, zaraz. Weź jego, żeby usiadł. Usiądź. No, poczekaj. No. O, coś ci pokażę. Tu byś najśród na ławeczce. O, jeszcze butelka. Poczekaj, ja coś ci pokażę, Krzysiek. Pamiętasz, jak przypierdoliłeś się o 10 zł? O. No. Tak? Tak. To ja ci pokażę, patrz, że nagrywaliśmy ten film. Ja ci udowodnię. Czekaj, czekaj, nie dotykaj. Ja ci włączę. Patrz. To dobra? Te dychę, tu udychę, co znalazłeś, tak? No. I gdzie ją schowałeś, kurde? Do czego? Do torby. Do czego się przywaliłeś, że ktoś ci zabrał? Ty się przywaliłeś, nie pamiętasz? Dobra. No, dobra, dla ciebie dobra, dupa z bobra. A dwie fryjesz lepsze. A czekaj, bo tu, czekaj, bo to nie wszystko. Jeszcze mam tutaj, bo to takie zaległe. A ty wszystko wytykasz. Ja to nie wytykam, bo jak się rzuciłeś, no to ja ci odpowiadam. Masz dowód, że schowałeś. Ale pisał taki gościu. Kurwa, czekaj. To takie, wiesz, sprawy. Uff, muszę to poszukać. O, słuchaj, Krzysiek, bo to do ciebie tyczy się. Witam, w dniu 30 kwietnia, tuż przed majówką, wysłałem mały upominek dla pana Krzysztofa. Nie był on przekazany na jakimkolwiek filmie. Teraz w tym momencie robię kolejny donejcik, tym razem dla jego pomocnika Adama. Mam nadzieję, że nadrobicie i przeczytacie panu Krzysztofowi to, co napisałem. Pozdrawiam, Bartek H. Borodo, aka Hydraulik. Pamiętasz, kiedyś dostałeś od niego 10 zł? No. To ten sam człowiek napisał. Ja tego nie widziałem po prostu, no i tyle. W każdym bądź razie, ty też, Adaśko, dostałeś. To dopiero wczoraj zauważyliśmy i mam dychę. Masz zmienić dwie dychy po dychu? Masz dwie dychy i daj dla Adaśka dychę. To od Hydraulika macie pozdrowienia. Nie rozczytam tego do najta, bo... Pozdrawiamy Hydraulika. On ma rodzinę w Mońkach. Ale gdzie ma rodzinę? W Mońkach. I przekazuje te... Te po 10 zł. Daj 10 zł dla Adaśka i kwita. Sprawy bieżące załatwione. Ja powiem wam, że ja od wczoraj wieczorem nie dam rady baterii naładować. Cały czas wiadomości. I rozmowy. To od Hydraulika tego. Tak, mogę teraz ja. Ktoś chce, Krzysztof, z tobą porozmawiać. No to dawaj. To dawaj. Na głośnik. Halo? Poczekaj, dam ci na głośnik. Halo? No, witam, panie Krzysztofie. Halo? Witam. Ja tu powiedziałem, że to w jednym filmie się nie da tego nagrać wszystkiego. Bo to by trzeba mieć 3 dni. Cicho. Bardzo zły człowiek. To co ja zrobię? Przyjmij go pan do domu. Co? Przyjmij go pan do domu. Aha. Do domu przyjąć, tak? Ja byłem u jego. Ja mówiłem, chodź jedziemy. To weź pan myśli jego. Paczkę i do paczki. I kurierem. W paczkę i do paczki. Wiesz? No, do widzenia. No nie, no panie, doczekaj pan. Poczekaj, bo tu za dużo jest wiadomości różnych do Krzysztofa i każdy chce też się Ale u ciebie dokumenty wypadli. No, z tyłu. Poczekaj. Mówiłem, że pogubisz. Nie przesuwaj. Nic nie przesuwam. Zaraz. Pogubię się, proszę. Powiem, że ja skradłem. Nie, absolutnie. To podziękuj dla tego Hydraulika za dychę. Dziękuję bardzo za 10 zł. Dziękuję bardzo Hydrauliku. Było napisane, że postara się przywieźć bańkę mleka. Bańkę mleka postara się przywieźć.
Przyjmie... Andrzej, nie, dźwięk dźwięk przywiezie. Przywiezie. Czemu nie przywiozłeś? Ja nie dostałem tego, to on napisał tak. No. Ja tak, ja pozdrawiam Marcina z Żarówki. Dalej też, tutaj. Środą rano wyślę wam paczkę, bo mam wolny dzień, to w czwartek będzie na szkolnej. Pozdrów Jarka, Red Bulla mu też wyślę. Miłego dnia. Pozdrawiamy. Albo ty czytasz i ja słyszę, albo nie, co je pod nocem. Dobrze, to będę głośniej, jeszcze raz powtórzył. Usiądź tam i wiesz. Nie, bo tak musimy, żeby nas kamera obejmował. W środę rano wyślę wam paczkę, bo mam wolny dzień. To w czwartek będzie na szkolnej. Pozdrów Jarka, Red Bulla mu też wyślę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. I zapytanie, jaki rozmiar spodenek dla pana Krzysztofa? 3 razy X. L. Od razu napiszę. 3 razy XL, nie X. Ja Jarek wie. No, ja wiem, no 3 razy XL. No. Dobrze. To już wszystkiego i tak teraz nie przeczytamy. No kurde, ile tego jest? Dobra, mniejsza o większość. Jak to ktoś kiedyś mówił. A czemu ty wczoraj nie byłeś? Aż ja. A ile razy mam tobie powtarzać? 100 razy? Zrobiłem badania, zajechałem dzisiaj. Zrobiłeś? Tak. To miałeś pokazać? No mam w samochodzie, zaraz ci przyniosę, pokażę jak chcesz. W Choroszczy byłem. Co? W niedzielę badania się nie robi. Grosy? W Choroszczy byłem. A, w Choroszczy? Tak. Tam robiłeś? Nie, tutaj, na Hetmańskiej. Nie, wiecie co, ja to wszystko na kartkę przypiszę, to pozdrowienie i wtedy poczytam, bo tych wiadomości jest tyle, że to no nie da się, a zaraz mi tak bateria padła. Jeździły miesiąc czasu bez badań. Weź ty usiądź, ja nie mogę. Dalej, weź i będziesz czytać wyraźnie. Ale ja nie będę teraz tego czytał, tylko ja to przepiszę. Jarek będzie. Ja nie będę czytał. Przepiszę to na kartkę i wtedy Jarek wszystko przeczyta. Jak jest tutaj ponad 700 osób. No to przeczyta i 800. O, widzisz. Całą noc przeczytam do rana. Tego wszystkiego na raz. O, i mleczko. Aż mleko spadło. Widzisz? Dobra, dziękuję. Dziękujemy.